cisternę z tego cyfra. Ale to się nie wyjaśnia. Daj mi głośno woka. Troszkę delaya. Jeden. Tam jest wokal drugi i w harmonika jest 17. Szanowni Państwo, Krzysztof Dłutowski, instrumenty klawiszowe. Jest początek roku 71. Tadeusz Nalepa przymierza się do najważniejszej płyty w historii polskiego bluesa, do płyty Blues Breakout. Prosi swojego kolegę z zespołu Pięciu, z warszawskiego zespołu Pięciu, a propos wcześniej pan Krzysztof też z Warszawy, tylko z zespołu Dzikusy. Prosi kolegę z zespołu Pięciu, żeby mu przyprowadził do zespołu basistę. I ten jego kolega przyprowadza Darka Kozakiewicza. Kiedy Tadeusz Nalepa go słyszy, to mówi, że ten człowiek nie może grać na basie, musi grać na gitarze. I wysyła swojego kolegę, żeby poszukał basisty. Tak do zespołu trafia Jerzy Goleniewski, tak powstaje najważniejszy skład w historii polskiego bluesa na płytę Blues Breakout. A człowiek, o którym mówimy, ubarwia ogromną harmonicę najważniejsze płyty zespołu Breakout. Blues, karate, dwie płyty Miry Kubasińskiej, czyli Ogień i Mira. A później nagłaśniał wiele koncertów, właściwie całe festiwale sopockie, jazz jambory. Tadeusz Trzciński, harmonika ustna. Jest rok 76. Breakout nagrywa zupełnie nowy składzie, nową płytę, troszkę inną od poprzednich. Jest tam basista, który później gra jeszcze na następnej płycie z Niszczy Olimpijski Żagiej Ziemi. Gra wielkie trasy ZSLR, zespół Breakout, wielomiesięczne na stadionie na Łużnikach dla dziesiątek tysięcy ludzi i trwa w zespole Breakout do końca tej grupy, czyli do końca 81 roku. A przypomnę, że wtedy na gitarze, drugiej gitarze zespołu Breakout grał niejaki Jan Borysewicz. Zbyszek Wytych, gitara basowa. Panów zespołu Breakout, tego oryginalnego składu, wspomagają dzisiaj Darek Samoraj na gitarze. Muzyk związany ze środowiskiem warszawskim, bluesowym i rockowym, wspaniały gitarzysta. A także Darek Wozu-Chęczel, perkusista, sideman, 20 prawie lat grał w zespole Oddział Zamknięty. I pozostał jeszcze jeden mężczyzna, którego zostawiłem na koniec, ale po to, żeby podkreślić jego rolę w tym projekcie. Tak. Arek już był. Szanowni Państwo, parę lat temu, ten człowiek zrobił rzecz niebywałą. To znaczy skrzyknął muzyków zespołu Breakout, jakoś, nie wiem, wpłynął na nich, że spotkali się i zaczęli ze sobą grać po wielu latach. Byli to nie tylko ci trzej panowie, których dzisiaj przedstawiłem, ale jeszcze był Winicjusz Chrust, Wojciech Morawski, którzy grali na płycie Blues Breakout, na płycie Kamienie, gdzie wspaniały utwór Modlitwa. Był Józef Hajdasz, wspaniały perkusista, nieżyjący od dwóch lat, którego miałem parę razy okazję zobaczyć przy okazji koncertów zespołu All Breakout. I to jeszcze nie wszystko, bo ten człowiek namówił Bogdana Lebla, czyli autora tekstów do wszystkich najważniejszych płyt Breakoutów, najpiękniejszych tekstów w polskim bluesie, aby napisał teksty na nowe utwory, które okazały się 3 lata temu na płycie zespołu Breakout. W 10% autorskiej płycie tego oto człowieka. Bluesman ze Śląsko-Opolskiego, Kazimierz Fabiasz. Panie, panowie, niezwiedni. Niezwiedni...